Witajcie, witajcie. Przed Wami recenzja książeczki Generacja X, czyli Kryzys wieku średniego. Pozycja pana Grzegorza Kalinowskiego od wydawnictwa Sonia Draga. I zacznijmy tutaj może od cytatu. Czy mogłaby jakoś odwrócić los i sprawić, że ten pierwszy tak głupio nie zginął, a drugi beznadziejnie się nie spłaźnił? Wtedy nie zostałaby żoną czarującego łajdaka, ale z drugiej strony, gdyby się z nim nie związała, to nie miałaby dwóch wspaniałych synów. Słuchajcie, chyba każdy z głównych bohaterów, którzy w ogóle są tutaj po 40, ma jakieś tam wspomnienie, jakieś żale, które no, wylewają, kiedy tylko nikogo nie ma, no i myśli o tym, myślą o tym, co by było gdyby, co by było jeśli, no a o tym, co będzie teraz, raczej wolą nie myśleć. Są wykształceni, raczej nie narzekają tutaj na brak jakichkolwiek funduszy. Szykują się na spotkanie po latach u jednej z dziewczyn. Nikt nie wie czemu, w ogóle nawet nie mają pojęcia czego tam się mogą spodziewać, aczkolwiek wchodzą na nie jakoś tak z głową pełną problemów i zagmatwań. No, mają nadzieję, że może coś się jednak przez to spotkanie zmieni. Wiecie, w ich głowach aż huczało normalnie od przeszłości, którą żaden z nich nie wyobrażał sobie w ogóle w inny sposób. A kiedy już ich nieco poznamy, dowiemy się, że ustalą pewien plan, który według nich ma szansę na spełnienie. Wiecie, przyznam, że książka jest taka trochę nawet na czasie. Czasem nam się wydaje, że każdy potrafi ułożyć sobie idealne życie, tylko nie my. Ona właśnie pokazuje, w jak wielkim potrafimy być błędzie. No, wiecie, każdy z nas ma jakieś tam problemy. Jednym brakuje pieniędzy, drugi są nieszczęśliwi z miłości, inni szukają drugiej tej połówki, no bo jakoś tak wciąż nie mogą natrafić na taką, z którą no, chcieliby spędzić resztę swojego życia. Wiecie, wiele dawnych spraw ujrzy tutaj światło dzienne. Będą jakieś tam dawne uwielbienia, małe miłostki, no i źle odebrane wcześniej uczucia. A tak naprawdę zdadzą sobie sprawę, że chyba wciąż są tymi samymi ludźmi, tylko zegar niemiłosiernie brnie do przodu. Wiecie, choć na wiele spraw patrzą inaczej, to jednak wciąż im czegoś lub kogoś brakuje. Według mnie książka jest ciekawa, ale ja jakoś tak no, potrzebowałam trochę czasu, żeby się w nią wdrążyć. Potem oczywiście już nie potrafiłam się od niej oderwać. No. Nie jest to pozycja, której może jakoś tak do której przenosimy się tam do środka, do tego ich wewnętrznego świata. Bardziej czujemy, że bohaterowie raczej tak odgradzają się trochę od nas. Chcą, żebyśmy o nich przeczytali, ale może tak bez zbędnych poufałości. Zdradzają nam sekrety, ale jakoś tak niczego szczegółowo nie tłumaczą. Bardzo dokładnie poznamy ich życie, opisy rodzin, miejsc, no ale ta rezerwa jednak jest tu trochę wyczuwalna. Wiecie, jakby wiedzieli, że ktoś o nich czyta, no i niekoniecznie chcieli się przy tym wszystkim zbłaźnić. Mi się wydaje, że, wiecie co, książka jest taka idealna dla faktycznie osób, no moim zdaniem, powyżej 30, którzy już mają jakieś tam doświadczenie życiowe. No wiecie, te osoby bardziej je zrozumieją, bo będąc w pewnym wieku, no jednak do wielu spraw się dojrzewa, patrzy się na nie zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że osoby w wieku nastoletnim niekoniecznie by to zrozumieli, bo oni tutaj trochę narzekają, mówią, co by było gdyby, a on wyszłam za tego, ten był taki, a i tak wyszłam za najgorszego. No ale jakoś tak szukają trochę tych właśnie tych pozytywów, tak jak tutaj ta kobieta, że no ale no dzięki niemu mam dwóch wspaniałych synów, tak? Czyli jednak coś było tutaj po coś, no coś tu się dzięki temu wydarzyło. Także no książka jest fajna, tylko mówię, no ja potrzebowałam jakoś tak trochę czasu, bo no nie rozumiałam za bardzo tego początku. Wybaczcie. Jakoś tak no nie potrafiłam się w niego tutaj dosadnie skręcić. W ogóle tutaj osoby dramatu jakoś tak no nie wiem. Potem zobaczymy zupełnie tutaj inne postacie. Ogólnie to będzie trzy osoby będą takie główniejsze, które będą tu występowali. Oni właśnie się, jeśli się nie mylę, to chyba Unatki spotkają się na imprezie. No i właśnie będą tam się spotykać i tu wyjdzie dość sporo właśnie takich rzeczy, które jeden z nich na przykład tą swoją już teraz koleżankę nazywał jakąś tam po imieniu, ona myślała, że nazywał ją w zupełnie inny sposób, co się okazało, że ona była przez niego wielbiona, bo nazywał ją postaciami chyba z Gwiezdnych Wojen, także wiecie, no, dla niego była kimś wyjątkowym, ona to źle zrozumiała, nie chciała w ogóle z nim być. A teraz, gdy już są jakieś tam w pewnym okresie wiekowym, po prostu widzą to wszystko inaczej, widzą, że inaczej mogliby na to wszystko zareagować. No i szukają tych plusów i minusów w tym swoim życiu. No. Czegoś tutaj doznają, fajny plan
uknują, jeśli mogę tak powiedzieć. No mówię, książka jest mega ciekawa, taka troszeczkę inna, no bo no, nie chcą się za Chiny z nami spoufalić. No, coś nam tutaj zdradzają, coś tam zaczynają opowiadać, ale taka rezerwa. Przeczytaj, dobra, ale zachowaj dla siebie. Coś takiego, no, mówię, taka książka stop. Nie wiem, jeszcze z taką się nie spotkałam, ale ogólnie fajnie się to odbierało po prostu. No dobra, no, jeżeli jesteście zachęceni, to ja wam polecam. No mówię, mi się podobała, ale no jakoś tak nastolatki chyba za bardzo jej nie odbiorą. Bardziej tak te osoby po 30, już tym bardziej te, które już są powiedzmy zamężne, to nawet te 19 czy 20-latki też już mogą z jakiejś tam perspektywy na tę książkę patrzeć. Także no zdecydowanie raczej dla starszych. Nie ma to jakiejś tam wulgarności, żeby jakieś tam zgorszenie się... Nie, nie, broń Boże. Ale no, no dla tych osób, które coś tam już przeżyli. Tak mi się wydaje. No, takie jest moje zdanie. Wiecie, wasze zdanie zawsze może być zupełnie inne na temat każdej książki, jaką ja wam przedstawiam. Ja zawsze mówię ze swojej perspektywy, bo często się nieraz spotykam tak, że a, no książkę poleciłaś, a mi się nie podobała. A, mówiłaś, że ta jest niedobra, a okazała się super. No każdy z nas ma inne zdanie. Są osobne portale, na których możecie zobaczyć ileś tam setek ludzi, jak sobie je wszystko ocenia, macie średnio, możecie stwierdzić, czy jest fajne, czy nie fajne. Ja wam się staram pokazywać takie ogólnikowe zarysy historii, żebyście widzieli, że jakieś są tam postacie, jakie tyczy ich się problemów, co tam rozwijają, jakie poruszają tematy. Może niekoniecznie streścić wam calusieńką książkę, no bo ja na przykład nie byłabym zainteresowana, gdybym miała przeczytać recenzję calusieńkiej książki, dowiedzieć się o czym jest, bo ja już bym jej na pewno nie przeczytała. Także no, no wiecie, no staram się to robić na swój sposób. Jak mi czasem nie wyjdzie, to trudno. Jak mi wyjdzie, to fajnie. Jeżeli mi wyjdzie, to bardzo chętnie się ucieszę, jak mi zostawicie łapkę w górę. Będę po prostu zadowolona. A tymczasem się z wami żegnam, bo się za bardzo rozgadałam. Także książka jest całkiem subcią. I żegnam się z wami. Pa, pa.